Cześć. W tym odcinku dodamy animację przejścia między podstronami oraz mechanizm zmiany title oraz innych metatagów strony. Zacznijmy od animacji przejścia. Otwórzmy App View. Opakujemy Router View w komponent Transition, który jest częścią View. Na razie bez żadnych parametrów. Transition działa w taki sposób, że obserwuje swoją zawartość, czy jakieś elementy są dodawane, zmieniane lub kasowane i w zależności od tego dodaje i kasuje różne klasy CSS, o których opowiem za chwilę. Możemy do nich też dopisywać własne style animacji. Dzięki temu zyskujemy dużą elastyczność, mamy dowolność w tym, jak animacja ma wyglądać i nie musimy się martwić zarządzaniem klasami. Na razie efektu żadnego nie widać. Musimy zdefiniować wymagane klasy CSS. Zaczniemy od animacji dodania elementu. VEnterActive jest dodana tuż przed dodaniem elementu i kasowana po zakończeniu całej animacji. Dlatego w niej zdefiniujemy tranzycję. Następnie klasa VEnter, która jest dodana na samym początku i zaraz jest kasowana. Dlatego tu zdefiniujemy style, od których zaczynamy animację. Animacja wejścia działa. Dodajmy teraz style odpowiedzialne za animację kasowania elementu i tutaj użyjemy animacji zamiast tranzycji. Dodajmy klasę VLeaveActive, która jest dodawana na początku animacji wyjścia i kasowana, gdy animacja się zakończy. Nie korzystamy z tranzycji, więc nie potrzebujemy dodatkowej klasy ze stylami końcowymi animacji. Jeszcze zdefiniujemy animację SlideLeft. Dodamy dwa keyframe'y. 0% transform translate x 0 pikseli oraz 100% transform translate x minus 200 pikseli. Zmniejszmy jeszcze długość animacji do 2 sekund i sprawdźmy efekt. Jak widzimy, animacja działa, ale nie jest to oczekiwany rezultat. Domyślnie Transition dodaje nowy element i kasuje stary równolegle, dlatego widzimy dwa elementy naraz. Mamy do dyspozycji dwie alternatywy. Pierwsza to tryb In-Out, w której nowy element jest dodany z animacją wejścia. Jak animacja się zakończy, aktualny element jest kasowany z animacją wyjścia. A druga opcja to tryb Out-In, w której najpierw jest kasowany aktualny element z animacją wyjścia. Jak animacja się zakończy, to nowy element jest dodany z animacją wejścia. Zostawiam mode Out-In i zapisuję. Sprawdźmy, jak to wygląda. Ok, jest tylko jeden widoczny element naraz, czyli udało nam się ten efekt osiągnąć. Teraz zapoznamy się z kolejnym parametrem elementu transition, propsem name. Kiedy zdefiniujemy pole name, wszystkie klasy CSS będą się zaczynały od tego pola. Dodajmy takie pole. Name równa się slide fade. Teraz podmienię wszystkie przedrostki v myślnik na slide fade myślnik. Wszystko dalej działa. Jeżeli takie animacje byśmy używali w wielu miejscach, to możemy przenieść te klasy do main SCSS. Jest tam już dodana animacja fade, z której możemy teraz skorzystać. Skasuję teraz tą animację, którą mieliśmy slide fade. I opiszę wszystkie klasy, z których możemy korzystać. VEnterActive, VEnter, VEnterTo, VLeaveActive, VLeave i VLeaveTo. VEnterActive dodawana przed dodaniem elementu i kasowana po zakończeniu animacji. Tutaj możemy dodać transition lub animation. VEnter dodawana
tuż przed dodaniem elementu, kasowana w następnej klatce. Dlatego tutaj definiujemy początkowe style dla animacji wejścia. VEnterTo dodana tuż po dodaniu elementu. W tym samym czasie VEnter jest kasowane i kasowana jest ta klasa, gdy animacja się zakończy. Tu możemy zdefiniować style końca animacji wejścia. Analogiczne do klas wejścia są klasy wyjścia, czyli VLeaveActive, dodawana na początku animacji wyjścia, kasowana, kiedy animacja się kończy. Tutaj również dodajemy transition lub animation. VLeave, dodawana na początku animacji wyjścia, kasowana w następnej klatce. I tu definiujemy początkowe style animacji wyjścia. VLeaveTo, dodawana, kiedy VLeave jest kasowane. I kasowana, kiedy animacja się zakończy. Czyli tutaj definiujemy style końcowe animacji wejścia. Skasuję te klasy. Kolejnym przydatnym parametrem jest parametr duration. Jeżeli mamy zaawansowane jakieś animacje, które w swoich stylach mają tranzycję oraz animację, Vue może mieć problemy, żeby zdefiniować długość takiej animacji, dlatego tutaj możemy na sztywno mu w milisekundach podać długość tej animacji. My tego teraz nie musimy robić. Kolejnym parametrem będzie parametr appear, który jest z typu boolean, więc nie podajemy tu mu żadnej wartości. Z tym parametrem appear animacja wejścia jest widoczna przy pierwszym renderowaniu strony. Jak widzimy, home się pojawia. I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o tranzycję. Teraz zajmiemy się zmianą title oraz meta tagów strony. Otwórzmy plik router index.js. Dodamy sobie pole meta do każdego z routów, a w nim pole title, shop home oraz meta tags tablica obiektów, nazwa meta tagu, name description i content the home page of our example app. Oraz do naszej 404 meta title shop not found. Tu już nie będziemy definiować sobie meta tagów. Widzę, że jeszcze zrobiłem literówkę. Ok, teraz przejdźmy do pliku main.js. Dodamy teraz router guarda. Jest to funkcja wywoływana przed przejściem do następnego widoku, w tym widoku początkowego. Jako argumenty dostajemy parametry to, from, są to obiekty z naszego routera, oraz argument next, który jest callbackiem, za pomocą którego zmieniamy widok. Jak widzimy, żaden widok się teraz nie wyświetla. Musimy wywołać funkcję next. Chcemy, żeby nasz route guard działał też dla zagnieżdżonych widoków, dlatego załóżmy, że mamy podstronę home, która zawiera podstronę. Parametr tu zawiera obiekty z naszego routera i kilka przydatnych proper, w tym tablicę matched, w której są również route obiekty, w kolejności od rodziców do dzieci. My będziemy sprawdzać metatagi w odwrotnej kolejności, od dzieci do rodziców. Zdefiniujmy matched routes, tu matched slice, żeby stworzyć kopię i reverse, żeby odwrócić tablicę. Następnie znajdźmy najbliższy wpis z tytułem const nearest with title matched routes find. R zawiera meta i meta.title. Teraz znajdźmy analogiczny route zawierający meta tags. Nearest with meta tags. Powyższego finda kopiuję i zmieniam ostatni warunek na R meta meta tags. Jeżeli istnieje jakiś wpis z polem title, to
to ustawmy dokument title na nearestwithtitle.meta.title. Jak widzimy, tytuł strony zmienia się prawidłowo. Teraz dla każdego elementu tablicy MetaTags z obiektu nearestwithMetaTags dodamy pole meta i zrobimy to za pomocą metody forEach. Najpierw stwórzmy nowy element meta. Const tag równa się dokument create element meta. Przeiterujmy się po wszystkich wpisach z tag dev za pomocą object entries i ustawmy atrybuty elementu meta. W argumencie forEach skorzystam z destrukturyzacji. Opowiem o niej więcej w dalszej części kursu. Dodajmy jeszcze atrybut data meta tag bez żadnej wartości, żebyśmy mogli łatwo wyszukiwać dodane przez nas meta tagi. Tak przygotowany meta tag możemy dodać do dokument head. Jeszcze jest jeden problem. Jeśli nie znajdziemy routa z meta tagami, to w linijce 19 wyskoczy nam błąd. Dodajmy ifa. Jeśli nie ma takiego routa, to nawigujmy dalej. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. W headzie widzimy meta tag description z polem content, które wpisaliśmy w router index.js oraz atrybutem data meta tag. Zostało nam jeszcze dodać kasowanie meta tagów. Po ustawieniu dokument title dodajmy kopię tablicy z dokument query selector all. Tu wyszukamy po naszym data meta tagu. Na tej kopii zrobię map, a w środku dla każdego znalezionego elementu kasuję go z jego rodzica, czyli parent node. Sprawdźmy. Po przejściu do strony not found, meta tag jest poprawnie kasowany. To koniec materiału w tej lekcji. W przyszłej lekcji zajmiemy się listingiem promocji na podstronie home.